moje pokolenie, 40-50-latkowie, zaczynaliśmy swoją przygodę motoryzacyjną właśnie ze starą polską motoryzacją. Zazwyczaj to były samochody, które już były zardzewiałe, w których już nic nie działało, tak naprawdę one nie miały prawa jeździć, ale cieszyliśmy się, że coś zapaliło, jechało i mogliśmy gdzieś dotrzeć na miejsce. Wprawdzie jadąc na przykład na dyskotekę, ja pamiętam, taki maluszek potrafił zepsuć się dwa razy. Wchodzę na dyskotekę, brudne ręce i co? I trzeba było od razu wracać, no bo na podryw już nie było szans. Takie były czasy i może właśnie dlatego to moje pokolenie potrafi coś samemu zrobić przy samochodach. Wtedy były takie czasy, że albo naprawiłeś sobie samochód sam, albo stałeś w kolejce do mechanika i on ci albo naprawił samochód, albo ci nie naprawił samochodu. A tak to podubałeś i jechałeś. Na przykład na wakacje nad takie jezioro. Zestaw z przyczepką N250 i rowerem Wigry był wówczas szczytem lansu. Nie no, ten zestaw wygląda naprawdę przepięknie. Myślę, że ci, którzy pamiętają tamte czasy, no to teraz im się na pewno zakręciła łezka wokół. Znacie mnie bardzo dobrze i wiecie, że zawsze lubię coś przerobić po swojemu w samochodzie, zmienić jego wygląd. Ale jeżeli chodzi o maluszka, przeróbki malucha według mnie miały sens wtedy, kiedy jeździło ich tysiące po drogach, a dzisiaj, kiedy prawie w ogóle ich nie ma, no to powinny być takie, jakie wyjeżdżały z fabryki, tym bardziej, że w tym roku mamy 50-lecie. Ale na pewno też doskonale znacie moją słabość do silników, do mocy. I tutaj dzięki Patrykowi i możliwości, które dał mi Patryk, żebym mógł zrobić kopię silnika, powstało to cudeńko. Także to jest klasyczny maluch z ogniem pod maską, słuchajcie. I tego ognia może być jeszcze więcej. Grzesiek uważa, że silnik ma potencjał nawet na 60 koni. Lakier i przyczepka zostały pokryte kultowym kolorem z palety Fiata Turquoise Farfalla. Jedyne odstępstwo od oryginału z zewnątrz to tylko lekko poszerzone felgi. W czasach PRL-u też zdarzały się takie modyfikacje tych 12-calowych cytrynek. W kabinie czuć za to śródziemnomorski klimat. Błękitna tapicerka idealnie pasowałaby do słonecznych plenerów Italii, a nawet lazurowego wybrzeża. W kosztach budowy Fiacika uwzględniliśmy też remont przyczepki, roweru, a nawet montaż haka. Zwykle chłopaki wyciskali swój budżet jak cytrynę. Budując malucha, jak widać, można szaleć i nie bankrutować. Ten cały lśniący zestaw kosztował Grześka trochę ponad 61 tysięcy złotych.